Książek i albumów o Ostródzie powstało już wiele. Jedne poruszały historię miasta, inne ukazywały przemiany, jakie zaszły w dawnej Perle Mazur na przestrzeni ostatnich lat. Ostróda Inne Oblicze to kolejny na rynku album mówiący i pokazujący, jak mówią autorzy, zielono-błękitną naturę Ostródy. Autorami książki są Ryszard Bogucki, Wojciech Kojko-Skozicz i Wiesław Skrobot. W 2009 roku napisałem dwa teksty. Ostróda, cztery pory miasta i Ostróda, miasto zielono-błękitnych przestrzeni. I brakowało do tego ilustracji. Przez długi czas z Wojtkiem Koziczem próbowaliśmy to ubrać w jakąś taką właśnie ilustracyjną formułę. Jednakowoż nie za bardzo nam to się udawało i kiedy w końcu zebraliśmy się w trójkę razem z Ryszkiem Boguckim, doszliśmy do wniosku, że trzeba to zrobić tak, aby każdy miał tę swobodę wypowiedzi. Jest to publikacja, powiedzmy, że reklamowa, promocyjna, aczkolwiek będzie ją również można kupić. Chodziło oczywiście o to, żeby zachęcić ludzi również z zewnątrz do zapoznania się z tym miastem, do przyjechania tutaj, a jeżeli chodzi o Ostrudzian, żeby pokazać im miejsca, których być może nie znają, żeby zwrócić uwagę na trochę inny charakter niż ten, z jakim spotykają się na co dzień. 6 lipca w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się promocja publikacji. Przybyli Ostrudzianie byli zaskoczeni rozmiarem albumu i jego niecodzienną formą. Ja uczestniczyłem na co dzień w tym, także dla mnie to nie było nic, co mogło mnie zaskoczyć. Ja mogłem tylko akceptować, ewentualnie cieszyć się, martwić. Natomiast no, uważam, że taka forma jest jak najbardziej. Przy tym, w tym okresie, kiedy większość materiałów informacyjnych, takich promocyjnych jest rozkrzyczanych, bardzo barwnych, coś, co jest bardziej stanowane, wydaje mi się, że bardziej zwróci uwagę i naszych mieszkańców, i gości odwiedzających Ostródę. Większość zdjęć, które znajdują się w albumie Ostróda Inne Oblicza, jest autorstwa Wojciecha Kozicza. Odkąd fotografuję przez kilkanaście lat, no jakoś się nie znudziłem. Jest pięknym miastem, ma piękne zakątki i oczywiście jest kilka takich pocztówkowych wręcz widoków, jak te dwa nasze kościoły. No, jest co fotografować. Trzeci z autorów, Ryszard Bogucki, zajmował się w większej mierze wydaniem publikacji, która ma zachęcić nie tylko turystów do poznawania ciekawych zakątków Ostródy i jej historii, ale także jej mieszkańców.